Witam wszystkich, nazywam się Jacek Milewski i ja dzisiaj będę mówił o atakowaniu API do logowania z punktu widzenia programistów systemu, który właśnie był poddawany takim atakom. I tutaj widzę, że dyskusja rozgorzała. No super, po prostu się czytało tę dyskusję. Ja mam nadzieję, że jak jesteście już tak rozgrzani, to że nadal będziecie pisać, ale ja będę zerkał na bok, więc będę starał się patrzeć, co tu się dzieje. Jeżeli nie będzie tego tekstu za dużo, to być może w międzyczasie będę nadążał czytać. Natomiast, no wiecie, jeżeli macie jakieś komentarze czy pytania, to zawsze ja też trochę inaczej kieruję tą prezentację, bo widzę, o co pytacie i które akurat elementy podkreślić, prawda? No dobra, no ale teraz przechodząc już do samej prezentacji. No, system, który był atakowany, to jest właśnie Identity Provider, czyli to wszystko, cała historia działa się w firmie, w której pracuję obecnie, to jest Circle K. My tutaj w Warszawie robimy IT, robimy różnego rodzaju systemy biznesowe, ale też właśnie providera tożsamości dla naszych usług wewnętrznych, to jest Single Sign-On, OAuth i tak dalej. Jakie tam mięcho chcesz? Powiedz co konkretnie, to zobaczysz. Będzie dużo mięsa, bo będę wam pokazywał, jak te ataki wyglądały. Będę wam pokazywał, co my z nimi robiliśmy, no i jak sobie tam tutaj radziliśmy. Zaczynamy, bo teraz tak, jak budujemy jako programiści, czy jako architekci, jako analitycy te wszystkie systemy, które tam ten biznes wspierają, no to zawsze patrzymy na całe to skomplikowanie domeny biznesowej, prawda? Tutaj na tym celowo takim nieczytelnym rysunku chcę pokazać, że generalnie tego jest dużo. Dużo jest różnych reguł biznesowych, dużo jest walidacji, zasad. Tam też security ma swoje miejsce, bo wiadomo, tych wszystkich zasad trzeba dopilnować, żeby tam przecinek się, wiecie, w fakturach nie przesuwał. No i to jest ważne, ale zawsze pomijamy ten jeden taki element, bardzo prosty, jeden z najprostszych formularzy prawdopodobnie w aplikacji. Bardzo często mam wrażenie, że on nie jest do końca zaopiekowany. To znaczy, on jest gdzieś tam, jeżeli startujemy projekt, no to on jest gdzieś tam doklejany, wiecie, w drugim sprincie, trzecim sprincie może, no bo jakieś tam logowanie musi być. No i potem o nim trochę zapominamy. Prawda? Więc jeżeli ktoś chce sobie zatankować za darmo, no to wystarczy, że znajdzie lukę w tym ekranie do logowania, czy w tym API do logowania i już w zasadzie ma dostęp do czyjegoś konta, prawda? Więc no może to nie jest tankowanie za darmo, ale na czyjś koszt, czyli wiadomo, za darmo, nie? I teraz tak, no, jeżeli szybko dowozimy ekran do logowania, gdzieś tam przechodzimy dalej w implementacji do tych części bardziej związanych z biznesem i z logiką aplikacji, no to ten biznes już jest taki dopieszczony, prawda? Natomiast ekran do logowania, no nie wiem, jeżeli monitoring czy alerting gdzieś tam podpinamy później sobie w kolejnych miesiącach pracy nad produktem, no to trzeba też pamiętać o tym, żeby podpiąć pod ten monitoring czy alerting no, ekran do logowania. To jest jeden z ważniejszych, myślę, punktów, jako że to jest punkt wejścia, to jest jeden z ważniejszych miejsc, wiecie, w aplikacji. Czy płacę za kogoś? No teraz ci powiem tak, no to nie do końca mamy login i hasło tylko. Teraz mamy też 2FA, właśnie dlatego, że jest możliwość płacenia za paliwo z aplikacji mobilnej, prawda? No więc ktoś tam sobie podpina kartę płatniczą do swojego konta i płaci za paliwo. No więc teraz już nie jest tak, że login i hasło. To już, tu już podeszliśmy i mamy 2FA. Teraz tak, no i problem jest taki, że wpuszczamy ten login screen do internetu i internet to nie jest przyjazne miejsce. Na pewno widzicie wiele artykułów o tym, jak te wycieki się pojawiają. One już w pewnym momencie być może robi się nudne, bo znowu wyciek. Natomiast te wycieki to jest tak jakby clue tej prezentacji. Dlatego, że mówimy tutaj o atakach, gdzie no, login i hasło wyciekło. I to login i hasło jest używane do zaatakowania między innymi mojego systemu. Więc tutaj mamy informację, że 44 miliony kont z Microsoftu jest stwierdzonych, że użytkownicy używają credentiali.
Microsoft wziął sobie po prostu bazę kredensiali, które wyciekły, no i przeskanował swoją bazę i okazało się, że te hasze się zgadzają w wielu przypadkach. Tam wymusili reset hasła, no wiadomo, co mieli zrobić, coś musieli, prawda? Teraz drugi artykuł o tym, jak to, wiecie, jak jest niebiesko taka czarna grafika na TechCrunchu, czy TechRadarze, to już wiadomo, że to już będzie atak, prawda? Okazuje się, że 21 milionów kredensiali z Fortune 500, czyli największych 500 firm, wyciekło. I tutaj sprawa jest o tyle interesująca dla mnie, że jako Circle K my jesteśmy gdzieś tam w drugiej setce Fortune 500, więc wiecie, to boli zawsze, jesteśmy gdzieś tam na celowniku cały czas. I teraz co do tego, jaki był jakość haseł użytkowników, no okazało się, że tylko 25% jest w pełni unikalnymi hasłami z tych, które wyciekły, prawda? To top 5 haseł to znowu to już się robi nudne, to są znowu bardzo proste hasła. No i okazuje się, że co mnie boli z punktu widzenia Circle K, czyli retailu tak naprawdę, handlu detalicznego, okazuje się, że odsetek słabych haseł to jest 47%. Tutaj nie wiem, co to znaczy słabe hasło według twórców artykułu. W moim systemie zmierzyliśmy siłę haseł i ona jest zdecydowanie lepsza, więc to nie jest tak źle. No ale jakiś tam trend można z tego wyczytać, prawda? Dalej to już są zakupy, czyli gdybyśmy chcieli te 620 milionów kont, które wyciekły, kupić w Dark Webie, to na pewno by wam się udało, nie trzeba długo w tym Dark Webie szukać, tylko ile trzeba mieć monet, żeby na takie zakupy iść. Okazuje się, że te 620 milionów kont jest za 20 tysięcy dolarów. Tam płacimy bitcoinami, ale 20 tysięcy dolarów wychodzi, prawda? Więc może nie każdy ma taką sumę tak od ręki, no ale przeliczając to na jedno konto, to jest tyle miejsc po przecinku, taki ułamek dolara, że nawet nie jestem w stanie tej liczby teraz przeczytać. No ale gdybyście tak mieli jednego dolara, no to 31 tysięcy kont można sobie kupić. Tutaj jeżeli chodzi o te komentarze o UEFA-u, to później będę mówił o UEFA-u, więc o nich wspomnę. Dalej, czy trzeba iść do Dark Webu, czy trzeba być, wiecie, z działki security, żeby kupić? No nie, no jakiś czas temu jeszcze niedawno działała stronka hashes.org. Być może znacie, gdzie po lewej stronie mamy wylistowane różne systemy, no a po prawej stronie mamy wyciąg z jednego z systemów i ten wyciąg z systemu właśnie zawiera loginy i hasła, które gdzieś tam w jakichś wyciekach upublicznionych się pojawiły. Hashes.org teraz no niestety padł. Generalnie jak widzicie po prawej stronie, to te loginy są haszem, zahaszowane. Dlatego, że żeby dostać login odhaszowany, to trzeba było dać datek, przelać im datek na utrzymanie strony i tak dalej. I oni wtedy wam przysłali listę z plaintekstowymi loginami i hasłami do nich przypisanymi. Natomiast datków chyba nie wystarczyło, bo hashes.org padło. No wiecie, do tej pory nie wstało. Gdzieś tam mówią o tym, że baza jest corrupted, jest w niespójnym stanie i nie są w stanie się z tego dźwignąć. Teraz tak, no jeżeli mówimy o UEFA-u, no właśnie, no to jest pierwsze zabezpieczenie, jakie przychodzi poza loginem i hasłem, wiecie, zapamiętane w przeglądarkach, albo bardzo proste, albo reużywane, no to nie jest wystarczające zabezpieczenie, jak już mówimy o płaceniu za paliwo. Nie? Więc ten UEFA, no to UEFA wydaje się być dobrym zabezpieczeniem. Nadal, tak jak były w poprzedniej dyskusji komentarze, warto mieć więcej niż jedną linię obrony, no ale UEFA jakby daje dobre efekty. A więc Microsoft mówi, że firmowe Office 365 są zabezpieczone UEFA-em tylko w 20%. Także wiecie, tylko 20% firm zabezpiecza swoje konta UEFA-em w Office 365. No i tutaj to już nie mówimy jakby o jakimś tam forum hodowców marchewek czy rzodkiewek,
gdzie no, tam żadnych danych nie ma. To już mówimy o Office 365, gdzie wiecie, tam krążą prezentacje dla zarządu, Excel, dla finansów, dla księgowych i dla i jakieś dane osobowe na pewno w jakimś Excelu się znajdą na Office, no i 80% firm zabezpiecza to wszystko hasłem. Nie? No i teraz, jeżeli chodzi o 2FA właśnie, no mamy różne możliwości tego drugiego faktora, prawda? Gdzieś tutaj się pojawiał w komentarzach token U2F, czy używać, czy nie. No, generalnie w telefonie dałoby się go użyć, no ale wiecie, to jest usługa dla, no, nie dla nas, nie? To nie jest usługa dla geeków, to jest usługa dla klientów, gdzie ludzie mają po 40, 50, 60 lat, oni chcą po prostu zatankować samochód albo sprawdzić sobie, czy już punkty lojalnościowe mogą na parasolkę wymienić. I oni nie mają tokena sprzętowego, wierzcie mi. Dla nich to musi być proste. Więc ciężko też nawet mówić o jakiejś aplikacji z tokenami typu Google Authenticator. Zainstalowanie tego to już jest, wiecie, trudniejszy, większy próg wejścia do żeby się zarejestrować, prawda? A firmom zależy na tym, żeby tych użytkowników zyskiwać. Więc tutaj takim sposobem z pudełka, który daje pewnie najmniejsze bezpieczeństwo, to są SMS-y, wysyłanie kodu SMS-em. Prawda? Najmniejsze bezpieczeństwo, no bo wiecie, no to nadal są, jak ktoś się zaweźmie, to duplikacje i tak dalej, i tak dalej. No ale jak utrudnimy ludziom wejście, to będzie problem. Okazuje się, że 2FA na SMS-ach dał nam dobre wyniki. Prawda? Znaczy ataki się zdecydowanie rzadziej powodzą, więc jest lepiej. Jeżeli chodzi o brute force co do 2FA, tam też było pytanie, no to wiecie, no nie pozwalamy wysłać więcej niż ileś tam kodów na jedną próbę zalogowania. Odcinamy konto, jeżeli okazuje się, że jednak komuś się udało wysłać więcej niż, albo próbował wysłać więcej niż 3 kody na przykład SMS-owe. No więc przed brute force'em chronimy się w ten sposób, prawda? Co do tych SMS-ów, że nie zawsze bardziej ryzykowne, to możesz z kolei ty teraz jakby powiedzieć trochę więcej, to możemy podyskutować, jak powiesz, co masz na myśli. Bo faktycznie, no wiecie, zdecydowaliśmy się ostatecznie na te SMS-y, prawda? Więc to jest good enough. Teraz pytanie, czy 2FA jest znany przez użytkowników, czy nie? No mówiłem wam, że u nas też są różnego rodzaju klienci, którzy znają się trochę na technologii, którzy się nie znają. Więc sprawdzaliśmy, czy wprowadzenie 2FA to generalnie będziemy musieli tłumaczyć klientom, czy oni raczej wiedzą, co chodzi. No okazuje się, że do 35 roku życia to ludzie wiedzą, co chodzi. 70% tak wiedzą, co chodzi. Więc nawet 65 plus osoby, to już ponad 30% wie, o co chodzi, prawda? Więc oni no poradzą sobie. To nie jest tak, że muszą instalować aplikację, kupować token hardware'owy, to nie ten poziom. Więc 2FA jest generalnie rozpoznawany przez użytkowników, zgodnie z tymi źródłami, które tutaj podlinkowałem. Teraz stronki, gdzie... Ja tutaj powiem o tych stronkach, dlatego że, no wiecie, możecie sobie wpisać swoje hasło na Hiving Pound, czy swój login na Hiving Pound i zobaczycie, czy ono było w publicznym wycieku. Oni wam powiedzą, było, zmień sobie to hasło, bo było. Jest strona Breach Alarm, gdzie możecie sobie wpisać swój mail i dostaniecie alert, powiadomienie mailowe, jeżeli oni znajdą wasz mail w jakimś wycieku. Ale też, być może pamiętacie, była kiedyś stronka, która prosiła o podanie i loginu, i hasła. I użytkownicy tam wpisywali i login, i hasło. No i wiecie, stronka mówiła spokojnie, nikt tego hasła nie zna, nigdzie nie wyciekło. Po czym, wiecie, brała te credentiale, szła do banku i logowała się nimi w banku. Więc tutaj ostrożnie z takimi stronkami, ja zawsze raczej nie ufam, no ale wiecie, z ciekawości można sobie wpisać, czy hasło Dolphin1 wyciekło, czy nie. I teraz, no tak, mówimy w świecie, wśród deweloperów, wiecie, jest takie przekonanie, że no mój system przecież ani kredytów nie udziela,
jak udziela, no to wiadomo, że każdy się boi i dba. Ani życia nie ratuje. Ja po prostu robię programy lojalnościowe, które parasolki ludziom za punkty rozdaje. Albo no robię system, gdzie nie ma danych osobowych, albo robię jakiś inny system. Czy to mnie dotyczy? No więc okazuje się, że tak, no, atakujący są zainteresowani. Dlatego, że nie do końca czasem oni się dobierają, interesują ich dane, które w twoim systemie są. Nie do końca ich interesuje skala tego systemu. Czasem małe systemy też mogą być celem, tak jak ja to rozumiem, tak jak się to na moim przykładzie wydarzyło. Możecie też pokomentować, po co atakujący miałby atakować systemy, w których nie wykradnie pieniędzy na przykład. No. Dobra, historia. W jaki sposób te ataki się wydarzały? Co tu się działo? W jaki sposób ataki wyglądały i co my robiliśmy, jak one się wydarzyły? A więc ataki, jakie do nas trafiały, to był generalnie brute force'owe ataki, prawda? Na login i hasło. Przy czym jakby brute force, taki najprostszy, rozumiany, bierzemy jeden login i zgadujemy, wiecie, wszystkie kombinacje literek, cyferek, hasło, żeby zgadnąć, no to one, takie ataki raczej nie przejdą, no bo większość stron ma takie zabezpieczenie, że wiecie, nie pozwolimy więcej niż 5 prób per konto na zalogowanie, czy tam 10 w ciągu godziny. No one są trudne, małą skuteczność mają. Dużo skuteczniejsze są ataki typu credential stuffing, gdzie atakujący bierze sobie bazę credentiali, które wyciekły i po prostu wybiera sobie stronkę, która będzie ofiarą ataku i próbuje się logować tymi credentialami. Wtedy, jak kupił jedną bazę credentiali, no to obserwujemy, że jest jedna próba włamania per konto, prawda? Kupił dwie, to pewnie dwie próby. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o password spreadingu, bo tak naprawdę z punktu widzenia atakowanego to ciężko powiedzieć, czy to jest credential stuffing, czy password spraying. Dlatego, że password spraying to jest wybranie jednego loginu i próbowanie bazy haseł z top 5 najpopularniejszych na przykład, prawda? Czyli biorę e-mail, login jacek@gmail.com i próbuję 5 najpopularniejszych haseł, a może on używa tego hasła. I tutaj mamy, no, w zależności od tego, ile top z tej top listy haseł atakujący będzie chciał spróbować, no to mamy tyle prób per konto, prawda? Więc może to być 5 prób per konto. W przypadku credential stuffingu, no, kupienie 5 baz i atakowanie wszystkich naraz, no, ma mniejszy sens, nie? Zazwyczaj atakujący kupuje jedną, jak jest dobra, to się cieszy i mu się coś udało. Jak jest niedobra, to kupuje dopiero drugą i atak przeprowadza ponownie. I jeżeli chodzi o pomysły na credential stuffing, to powiem ci za chwilę, no ale no z grubsza to będzie nie poleganie po prostu na hasłach, prawda? Czyli wprowadzenie drugiego faktora. Wiadomo, hasła mają jakieś wymagania, to wiecie, literka, cyferka, no wiecie, że to nie jest dużo warte. Może być super silne hasło zgodnie z tymi algorytmami, natomiast ono nie jest wiele warte, jeżeli jest użyte na forum hodowców rzodkiewek, z których hasła wyciekną, bo plaintextem były, albo czymś, albo jakoś, wiecie, niezabezpieczone, prawda? Już nie wspomnę o okresowych zmianach haseł, co jest uciążliwe dla użytkownika i skutkuje, wiecie, tylko zwiększeniem tej liczby na końcu hasła, prawda? Już nie Jacek 1 wykrzyknik, tylko Jacek 2 wykrzyknik. Dobra, pierwszy atak był bardzo podstawowy, jak to obserwowaliśmy. Atakujący też się uczył, całe szczęście, i my również, dlatego że pochodził z pojedynczego adresu IP. Podejrzewam, że być może to był po prostu komputer atakującego. No i w naszych monitoringach i alertingach, no co, no to taki spike się po prostu pojawił, prawda? Bardzo znaczący, zauważalny, no ale to jest ta główna oznaka tego, co się działo. Natomiast z naszej perspektywy trochę to było bolesne, dlatego że nie byliśmy, to był pierwszy atak, nie byliśmy przygotowani. Więc zauważyliśmy niestandardowy ruch, nietypowy ruch. Nie mieliśmy alertingu, więc zauważyliśmy go przy takim przeglądaniu logów, wiecie, takim rutynowym, sprawdzaniu logów.
No i okazuje się, że nie mieliśmy też jakby jeszcze narzędzi do analizy tego. Więc analiza była ręczna, no była skrupulatna, no bo musieliśmy jakby wiedzieć, co tam się wydarzyło. Okazywało się, że no mieliśmy więcej pytań niż logów, więcej pytań niż odpowiedzi, więcej pytań niż logów, więc zaczęliśmy potem wdrażać w aplikacji więcej logów. Głównie w kontekście GDPR-a, no tak, żeby wiedzieć, czy dane osobowe użytkownika były gdzieś wyciągane w trakcie ataku. Ale też samo śledzenie użytkownika, co zrobił na koncie użytkownika. Więc tutaj też nie mieliśmy pewności, czy te dane użytkownika były wyciągane przez atakującego. Nie wiedzieliśmy też, czy to, że użytkownik się logował w trakcie ataku, to czy to był atakujący, czy to był użytkownik. Trudno było nam to powiedzieć. Dlatego zaraportowaliśmy więcej false pozytywów, niż prawdopodobnie to było, no, ale chcieliśmy nie przegapić żadnego konta. Więc użytkownicy, którzy logowali się w trakcie ataku, prawdopodobnie również mieli zablokowane konto, zresetowane hasło, dlatego że no tak trafili, prawda? Woleliśmy zaraportować false pozytywy, niż coś przegapić. Okazywało się też, że tak już dewelopersko, no nie mieliśmy, zwracaliśmy dane użytkownika na sukcesie zalogowania. Jeżeli mamy endpoint do logowania, no to w responsie na sukces zalogowania zwracaliśmy no, imię, nazwisko. Wiecie, to nie były krytyczne dane użytkownika, ale one gdzieś tam w logach atakującego mogły wylądować, prawda? To nie były dane osobowe, ale w logach atakującego mogły wypaść. To był atak, o którym mówię, cały czas mówimy o atakach do aplikacji, czyli tutaj warstwa aplikacji, prawda? Po prostu ekran do logowania, który korzysta z endpointów do logowania, single sign-on, prawda? To jest takie SSO, OAuth, użytkownik loguje się do różnych usług. Jeżeli chcesz oceniać ryzyko, no to historycznie wtedy jeszcze, jak te pierwsze ataki się zdarzały, to były głównie programy lojalnościowe, w których użytkownicy zbierali punkty, plus jakieś usługi dla biznesu, w których użytkownicy sprawdzali faktury, generowali faktury, tego typu rzeczy. Od niedawna są to płatności mobilne za paliwo, czyli użytkownicy mogą mieć podlinkowane swoją kartę kredytową do swojego konta, no i z tej karty będą się ściągały opłaty za paliwo. Więc tutaj wiecie, no, kolejne usługi jakby dokładają kolejnych, wiecie, jeszcze większych no, zagrożeń, prawda, w przypadku wycieku. Więc my jesteśmy tak providerem OAuth-a do tych różnych usług. To są usługi webowe, też na aplikacje, to są też aplikacje mobilne. Dobra, wracając do tematu, no to też w przypadku niepoprawnej próby zalogowania, czyli nieprawidłowego hasła na zalogowaniu, mamy pewien typ konta, do którego wysyłaliśmy SMS-y, czyli endpoint do logowania nie tylko logował użytkownika, ale na niepoprawnym logowaniu no, wysyłał też SMS-a do użytkownika. Co wiecie, co jest, no musieliśmy się z tego wycofać, bo to było słabe. Teraz mamy oddzielny endpoint, który robi tą operację, oddzielne API, dlatego że atakujący przeważnie są zainteresowani endpointem do logowania tylko. Więc endpoint do logowania powinien robić jak najmniej, tylko logować użytkownika, weryfikować credentiale. Wtedy się wysłało 20 tysięcy SMS-ów, bo trafili 20 tysięcy takich kont, wiecie, to są koszty za SMS-y, no ale to są też koszty wizerunkowe, gdzie ludzie dostawali te 20 tysięcy tego SMS-a, 20 tysięcy osób go dostało, dzwonili na konsultację, nie wiedzieli, co się dzieje. I teraz tak, kolejny atak, jaki się zdarzał, to już taki troszkę bardziej zaawansowany. To już widać było, że to nie był to nie był komputer atakującego, dlatego że to były zdalne lokalizacje i to były różne lokalizacje, natomiast okolice no, takie same, prawda? To były India, Tajlandia, Indonezja, Argentyna, Brazylia, Chiny bardzo często. Więc to stamtąd ataki przychodziły. Natomiast wierzymy, że to jednak był atakujący gdzieś z bliższych okolic Europy.
Potem atakując je jeszcze bardziej się wyzwanił, troszkę więcej pieniędzy wydał na sieć botnetów, bo te ataki były rozproszone. Co więcej, zaczął się też przyglądać, w jaki sposób my reagujemy na te ataki, to znaczy, no wiecie, rate limiting, taki podstawowy rate limiting, że dopuszczamy ileś tam prób, ileś tam requestów na dany adres IP, a potem odcinamy, rate limitujemy, prawda? No i atakujący jakby przy którymś kolejnym ataku doskonale wiedział, przy jakim progu my odcinamy ruch. No i jego ataki wykonywały dokładnie 500 prób z każdego adresu IP. On widział, że może nie znał dokładnej wartości, ale widział, że te 500 to przechodzi, prawda? Więc przekalkulował sobie koszty botneta, zobaczył, że 500 prób przechodzi i tak robił. Natomiast zdecydowanym tak jakby, no, zwycięstwą, jeżeli chodzi o wydatki, jakie poniósł atakujący na botnet, jest człowiek, który, być może ten sam człowiek, który robił dokładnie jeden request z jednego adresu IP. Więc tutaj się wykosztował chłopak. Natomiast wszystkie adresy IP, na szczęście dla nas, pochodziły z jednego kraju, z którego ruchu się nie spodziewamy. I to były bardzo częste próby. Wiecie, jak kupuje botneta, płaci za minutę wynajęcia tej sieci botnet, to nie ma czasu, żeby robić to powoli, prawda? On to po prostu robi szybko. No, smutna wiadomość jest taka, że nie złamał żadnego konta, nie udało mu się nic zupełnie. Prawda? Jeżeli ja tutaj mówię o złamanych kontach, to nie są duże liczby. Potem przejdziemy do liczb, gdzie pokazuję wam, ile tych requestów było. Więc zobaczycie. No jaki kraj, to już konkretnie nie pamiętam, no ale to są okolice te Indonezja, Brazylia i tak dalej. IP-ki nie były koniecznie od jednego providera. Teraz patrząc na to, co my widzimy po naszej stronie, w jaki sposób my widzimy ataki, no to taką dobrą metryką jest sprawdzanie liczby unikalnych adresów IP. Dlatego jak wam pokazywałem wcześniej, to te ataki, no, są rozproszone, w większości są rozproszone, to nie jest z jednego adresu IP. Więc jeżeli tutaj mamy na górnym wykresie takie fluktuacje, to jest dzień-noc, prawda, dzień-noc, gdzieś mamy duży spike, mogę pokazywać kursorem, mamy duży spike, tutaj mamy dużo unikalnych adresów IP, które nas wywołują, no to był atak. Potem minął może tydzień, jest kolejny atak, prawda? Drugą metryką, jaką mierzymy, to jest stosunek login faili, niepoprawnych prób zalogowania do poprawnych prób zalogowania. Wiecie, normalnie ludzie, no, mają problem, żeby wpisać swoje hasło, zapominają. IP-ki byś chciał. Pewnie gdzieś tam mamy, nie? Natomiast nie skupialiśmy się na tym. Więc jeżeli tych prób failowych do zalogowania jest mniej, jeżeli jest więcej failujących prób logowania, to też bardzo dobrze wskazuje nam atak. Użytkownicy jakiś tam poziom mają, widzicie, że to jest rzędu 30%, powiedzmy, czyli co czwarte hasło jest poprawne, prawda? Jak normalnie się logują, w trakcie ataku to wzrasta. Jeszcze inną metryką jest patrzenie na to, ile mamy niepoprawnych prób zalogowania z powodu tego, że nie znaleziono loginu, czyli taki użytkownik nie istnieje. To jest bardzo dobra metryka. My oczywiście, wiecie, na API my nie odpowiadamy, jaka była przyczyna niepowodzenia. Po prostu odpowiadamy, że login lub hasło nieprawidłowe. Natomiast my na backendzie wiemy, czy nie znaleźliśmy loginu, czy hasło nieprawidłowe. Więc jeżeli nie znaleźliśmy loginu, to znaczy, że ktoś na ślepo próbuje jakąś bazę z innego systemu na nas zalogować. To jest bardzo dobry wskaźnik. Czy spajki pokrywają się ze strefą czasową kraju atakującego? To wiecie co, to nie wiem, szczerze mówiąc. Ja bym powiedział, że raczej ataki może zaczynały się tak koło 14, tak jak w przypadku tego drugiego ataku, tutaj, prawda? Tutaj jest noc, więc tutaj koło 14, no ale tutaj jest rano atak, więc tutaj nie było reguły. To nie jest tak, że przychodzimy rano o 8 do pracy i tam i tam mamy atak, prawda? Więc
to w jaki sposób teraz sprawdzamy metryki, to tak, no to logujemy do Elka. Więc z grubsza to jest Elasticsearch, który potem przeszukujemy. Dobra, przejdźmy dalej. Tak, 25% to jest... czerwone to są hasła niepoprawne, tak? Niepoprawne próby logowania. No więc widzicie, no, użytkownicy mają problemy z tym. Idziemy dalej. Dalej mamy, tak się zastanawialiśmy, co może się wydarzyć, w jaki sposób ten atakujący może jeszcze troszkę bardziej wyrafinować swój atak. No więc pewnie mógłby użyć więcej cierpliwości albo więcej pieniążków przeznaczyć na botnet, żeby robić to wolniej, żeby, wiecie, prześliznąć się pod naszym alertingiem czy pod naszym monitoringiem. Albo robić to jeszcze szybciej po to, żeby, wiecie, okno, które my monitorujemy, w jakim oknie generujemy alerty, no to żeby w tym oknie się zmieścić. Alert się wygeneruje dopiero jak on już skończył atak. No ale to musiało być super szybkie. To już bardziej DDoS. Albo kupować lepsze bazy z credentialami, to znaczy nie takie, które, wiecie, tam w pierwszym lepszym wycieku po taniości w promocji, tylko takie już sprawdzone bazy, nie? Ale też nie wiemy tak naprawdę, czy to, że my nie widzimy ataków, to dlatego, że ich nie ma, czy dlatego, że ich narzędzia się poprawiają. Więc może tutaj cały czas jesteśmy pod jakimś tam wyrafinowanym atakiem, prawda? Być może cały czas coś tam się dzieje. No więc pod takimi bardzo stargetowanymi atakami, typu, wiecie, atakujący dobrał się do loginu na przykład prezesa jakiejś dużej firmy. I teraz on ma jego login i hasło i loguje się na tym koncie. No to wiecie, tam nie ma spajku w ruchu, bo to tylko jedno konto się loguje, zwyczajne to jest logowanie. Jeżeli ma tu FA, no to może mieć problem. No ale takie wyrafinowane ataki też się mogą zdarzyć. Czy ataki wpływają na funkcjonalności dla klientów? Generalnie nie. Generalnie jedno, na co może wpłynąć, no to my możemy rail limitować ruch. To znaczy odcinać ruch z pewnych lokalizacji, które nas intensywnie wywołują. I jeżeli klient znajduje się w takiej lokalizacji, to może mu się nie udać zalogować. Natomiast wiecie, mamy funkcjonalność Remember Me, to znaczy pozostajesz zalogowany przez jakiś czas, więc zalogowani już klienci nie odczuwają tego. Natomiast ci, którzy próbują się zalogować, może się okazać, że ten endpoint akurat jest zblokowany. Mamy kilka endpointów do logowania, czy to do logowania webowego, czy natywnego, więc też odcinamy tylko te, które są atakowane. Zazwyczaj atakowane są jeden tylko endpoint. No. Dobra, teraz alerting. Skąd my wiemy, że jest atak? Więc obserwujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, spajki w ruchu. To jest najprostsza metryka, natomiast bardzo skuteczna. Spajki w ruchu albo spajki w tej metryce, co wam mówiłem, ile jest nietrafionych loginów. Monitorujemy też podejrzaną aktywność na koncie użytkowników. Znaczy widzimy, że ktoś się logował 4 razy, udało mu się, wylogował się, potem znowu 4 razy się nie udało, no to jest podejrzana aktywność. To jest niezwyczajne zachowanie. I teraz ta podejrzana aktywność, nietypowa aktywność, taka regularna aktywność jest na tym dolnym wykresie. Widzicie, że tutaj taki jakiś tam pattern się powtarza. Ja wam później na chwilę pokażę, co to za pattern. W jaki sposób analizujemy ataki? Generalnie to jest tak, że już jak raz atakujący was nas zaatakował, to zrobi to drugi raz na pewno. Dlatego, że on to robi skryptem, prawda? Więc on jakiś tam skrypt sobie pisze. Wiecie, załącza jakieś body do requestu, wywołuje jakiegoś URL-a, więc jeżeli już raz ustawił sobie skrypt, umiał zaczytać CSV-kę z wycieku, no to drugi raz, jak będzie miał drugą CSV-kę, to jest dla niego koszt zerowy prawie, że, żeby zaatakować nas po raz kolejny, więc musimy automatyzować my również. No więc zautomatyzowaliśmy, mamy analizę opartą na Elasticsearchu, na Elasticstacku głównie, na Elasticsearchu, tam lądują nasze logi. Logi są JSON-owe, mają pola, więc te pola analizujemy, widzimy wolumen ruchu, widzimy typ ruchu, widzimy, co użytkownik robił. No, głównie pod kątem tego, żeby wykryć ataki i wykryć atakującego, blokować konta później. Po drugie, też obserwujemy
Automatycznie, ale też ręcznie. No tutaj tego ręcznego procesu nie przejdziemy. Obserwujemy ręcznie jakieś anomalie, jakieś rzeczy, które jak przeglądamy logi, to nas alertują, to zawsze, zawsze to przeglądamy, bo specyfika ataków się zmieniała. Alerty mamy na Slacka, więc tutaj Grafana nas alertuje na Slacka. My jesteśmy podłączeni do Slacka, więc to u nas działa. W przypadku większych ataków mamy też alerty, które od razu wystawiają incydent bezpieczeństwa. Korzystaliśmy z HITA, teraz korzystamy z ServiceNow, a tam generalnie na Grafana oprócz notyfikowania na Slacka od razu wystawiała automatycznie też webhookiem HITA incydent w HITie. Natomiast te ataki później się przygasały, były słabsze, więc ten incydent jest mniej ważny. I co robimy teraz, jeżeli mamy atak? Po pierwsze, odcinamy dostęp do tego konta. No wiecie, flaga typu wymagana zmiana hasła, prawda? Bo twoje hasło zostało złamane. Też użytkownik, jeżeli jest logowanie z nowego urządzenia, zmienionego urządzenia na jego konto, dostaje maila. W mailu jest informacja, że ktoś się zalogował na twoje konto i jeżeli to nie jesteś ty, to tam jest przycisk. Taki, który pozwala mu zablokować to konto. I teraz w trakcie analizy już ataku sprawdzamy aktywność, co ten atakujący zrobił na koncie. Czy był dostęp do danych osobowych, które są w moim systemie, albo czy były wykonywane jakieś operacje biznesowe w innych systemach, wiecie, podlinkowanych do nas. Czy tam ktoś kupował parasolki, czy próbował tankować paliwo. Więc te systemy dostają powiadomienie, powinni sprawdzić to po swojej stronie. Raportujemy incydent, czy to ręcznie, czy automatycznie. Informujemy użytkownika, że wykryliśmy niepoprawną próbę zalogowania na jego konta i zblokowaliśmy jego konto. No i patrzymy, co możemy zrobić, żeby zapobiegać w przyszłości takim atakom, albo żeby sobie odjąć robótki, wiecie, żebyśmy na samym przednajstym na ataku już nie musieli robić tego dużo. Próba zalogowania to nie jest incydent u nas. U nas incydent w ServiceNow czy w HITie wystawiał się w momencie, kiedy wykrywaliśmy atak. Czyli jeżeli ruch na endpoint do logowania był duży, mieliśmy dużo login faili, tam mamy różne kryteria stwierdzania, czy to jest atak, prawda? Jeżeli chodzi o sam mechanizm powiadamiania tego systemu hitowego czy serwisowego, no to w przypadku hita to tam mail się wystawiał, natomiast tam jest możliwość wystawienia API, więc Grafana, która wykrywa alert, przekroczony jest próg alertingu, ma możliwość skonfigurowania notyfikacji po webhooku, czyli ona wywołuje API jakiegoś zewnętrznego systemu. W naszym przypadku to może być API albo ServiceNow, albo jakiegokolwiek systemu ticketowego, jaki macie. W moim przypadku to było wywołanie lambdy na AWS-ie i dopiero na tej lambdzie była customowa implementacja po to, żeby wszystkie parametry tego incydentu wpisać i do hita do systemu tykietowego już wysłać, prawda? Teraz pytanie, czy lepiej zapobiegać atakom, czy lepiej je wykrywać? No, łatwiej, powiem wam, że wykryć da się te, które są takie brute force'owe, czyli naprawdę jest duży ruch, prawda? To wtedy to wiecie, to da się wyłapać, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy mamy taki wyrafinowany atak, że ktoś ukradł komputer prezesa banku, prawda? No i tam nie zablokował tego komputera, albo hasło miał przyklejone pod obudową. No to takiego ataku no, ciężko jest wykryć, no bo to wygląda po prostu jak logowanie, prawda? Więc tutaj stwierdziliśmy, że łatwiej jest zapobiegać i takim zapobieganiem to będzie między innymi 2FA, no ale to nie jest jedna linia ataku, to nie powinna być jedna linia obrony, więc 2FA jest tą dodatkową linią, którą wprowadziliśmy jako jedną z kilku, to wam później pokażę. Sprawdzaliśmy hasła naszych użytkowników. Sobie myśleliśmy, że może te hasła, to wiecie, to jakiś taki paździerz jest, może one słabe są po prostu. No i okazało się, że one nie są słabe. Porównywaliśmy to z dwoma bazami. Po pierwsze, z tymi najczęściej używanymi hasłami. Tutaj link do GitHuba. Tak, Common Credentials, ten drugi link. Ściągnęliśmy sobie tą bazę, odfiltrowaliśmy te hasła, które no, nie spełniają naszych reguł walidacji haseł, więc po prostu użytkownicy nie mogą ich mieć. I
sprawdzaliśmy przy zalogowaniu, zaglądaliśmy do tej bazy haseł i sprawdzaliśmy, czy to hasło jest na tej liście najpopularniejszych haseł. Okazuje się, że bardzo mały ułamek tych haseł jest na tej liście najpopularniejszych haseł. Więc to był ślepy trop. Drugą analizą, jaką próbowaliśmy robić, to jest analiza entropii hasła, siły hasła. To jest taki trik, to jest biblioteka, która analizuje siłę hasła pod względem tego, że wiecie, są jakieś rekomendacje typu chcesz mieć silne hasło, to jak masz literkę A, to zastąp je czwórką, będziesz miał cyfrę i to już nie będzie słowo, a jak masz literkę O, to zastąp to zerem, to wtedy będziesz miał silne hasło. No i to jest, okazuje się, guzik, prawda? Dlatego, że atakujący też dobrze wiedzą, że można literkę A zastąpić w imieniu Jacek i spróbować J4CEK hasło. No i być może to zadziała. No i entropia hasła to jest to, ile razy właśnie takich podmian trzeba zrobić, żeby zgadnąć moje hasło. Okazuje się, że hasła, również bardzo mały ułamek haseł miał słabą entropię. Słaba entropia to znaczy mniej niż 10 tysięcy takich prób podmian. No? Więc to również był ślepy trop. Więc stwierdziliśmy, że poprawa siły haseł nie ma sensu. Hasła użytkownicy generalnie mają niezłe u nas, ale są w publicznych wyciekach, więc mają to samo niezłe hasło również na forum hodowców pietruszek czy tam rzodkiewek. Teraz tak, atakujący, to tutaj możecie też jakby powiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy, no bo co atakujący robi, jak już mu się udało złamać konto? Okazuje się, że oni nic nie robią. Oni zupełnie nic nie robią. Zastanawiamy się dlaczego. To znaczy oni złamali konto, udało im się zalogować, a potem nie było żadnej akcji z ich strony na tym koncie. Więc zastanawiam się, jest kilka hipotez. Być może nie mają czasu na przeanalizowanie raportu ze swojego własnego ataku. My reagujemy dosyć szybko teraz. Pierwszy atak był powolny, ale potem reagujemy dosyć szybko. Więc może nie mają czasu, żeby zajrzeć w ten raport. A może sprawdzają użytkownika, a nie nas. Może dla nich interesujące jest to, nie jakie dane są w moim systemie, ale sam fakt, że ten użytkownik z tej listy credentiali, które wyciekły, że ten użytkownik ma tendencję do reużywania swojego hasła. Więc jeżeli kupiłem bazę credentiali ze 100 tysiącoma kontami, to potwierdziłem, że 5 z tych kont reużywa credentiali, no to ja te 5 kont mogę teraz iść na dark web i sprzedawać troszkę drożej, wiecie, bo wiem, bo gwarantuję, że potwierdzone jest to, że on reużywa hasła. Właśnie to, o czym mówię, hardcore testing, prawda? Że ważna jest informacja, nie tyle dostęp do danych, jakie ja mam w systemie, ale to, że ten użytkownik ma tendencję do reużywania hasła. Więc jeżeli ja mam już tych 5 użytkowników, którzy reużywają hasła, to ja wtedy mogę iść do banku i wiecie, i spróbować w banku to hasło, nie? I to już bank nie wykryje, że to jest jakiś wielki spike w ruchu. Dlatego na początku mówiłem o tym, czy ja mogę być celem ataku? Przecież ja nie jestem bankiem. No tak, może być celem ataku, a w zasadzie środkiem do zaatakowania użytkownika później dalej. A może też atakujący robią to dla fanu po prostu, no? Bo wiecie, mam taki skrypcik, uczę się, studiuję, robię kurs security, chciałem się sprawdzić po prostu. Nie? Mieliśmy sytuację, że faktycznie, to już nie był tego typu atak, ale była sytuacja, że ktoś z nas napisał, powiedział, że włamywał się do nas i udało mu się i czy moglibyśmy mu napisać referencję do pracodawcy albo na studia. Dane, jakie mamy, to są dane osobowe, natomiast inne systemy mają dane płatnościowe, faktury i tak dalej, w zależności od tego, jakie użytkownik ma usługi podłączone. Dlaczego nas nie atakowali wcześniej? Może nas atakowali, a może my nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy alertingu, a może dlatego, że coraz więcej usług się z nami integrowało i też takie, które były reklamowane w telewizji i też tak reklamowane, że rozdajemy 5 litrów paliwa za darmo, mamy taką promocję dla nowych użytkowników, więc to myślę, że przyciągnęło uwagę. Teraz tutaj miał być quiz. To jest taki quiz przygotowywany na czasy normalne. Normalne to znaczy nie tę normalność, którą mamy teraz, tylko przed pandemią. Więc
mieliście, miałem tutaj przygotowane takie kilka scenariuszy, mieliście podnosić ręce, co myślicie, miało być angażujące, natomiast i tak dyskusje są fajne, więc i tak ta interakcja z wami jest. Tutaj no, nie dopytuję już o te dane, bo to nie będę ci już zdradzał. Gdzieś tam muszę jednak się zahamować, jeżeli chodzi o niektóre informacje. Teraz tak, disclaimer, dlatego że tutaj, wiecie, to jest jedna z takich prezentacji, gdzie już trzeba się w firmie zapytać, czy ja mogę o takich rzeczach mówić. Bo ja tutaj będę pokazywał metryki produkcyjne, będę wam pokazywał to z prawdziwego systemu, będę starał się nie pokazywać zbyt dużo, nie więcej niż potrzeba. Interesująca na metrykach jest zmiana w ruchu, zmiana w charakterystyce ruchu, nie wolumen tego ruchu, zmiana w charakterystyce. Więc ukryłem rząd wielkości na osi wartości, nie wiecie jakie to są, czy to są miliony, miliardy, tysiące. Więc tego nie pokazuję. Nie wiecie, jaka jest jednostka, no właśnie, czy miliony, tysiące, czy to jest county, czy operacje per sekundę, procenty. Nie wiecie, ile instancji mamy. Logi wyciągam tylko z jednej instancji. Mamy ich dużo, mamy ich więcej. Nie wiecie, jaki mamy load balancing pomiędzy tymi instancjami, gdzie, w jakich regionach są zlokalizowane. Metryki też pokazuję wam już po przefiltrowaniu od rate limiting, prawda? Więc te reguły rate limitingu też tutaj nie będę mówił, jakie one są. No i w niektórych przypadkach nie wiecie, w jakim czasie to się dało. To, że dali mi na to approwa, tak, to też ciekawe. Ja im uzasadniałem to w ten sposób, że wiecie, to, że o tym nie powiemy, to nie znaczy, że tego nie ma, że tego problemu nie ma. Ja myślę, że warto o tym mówić właśnie, bo wiele firm nie mówi o swoich atakach, bo nie wie, że one są. Więc tutaj stwierdziliśmy w firmie, że my sobie z tym radzimy bardzo dobrze i dlatego warto o tym mówić. No i teraz przejdźmy do pierwszych metryk. Czy to wygląda wam na atak? To jest wykres, gdzie mamy normalny jakiś ruch na endpointie do logowania i o północy czy o pierwszej w nocy mamy skok. On trwa przez 24 godziny, potem mamy spadek. I czy taka zmiana w ruchu dosyć znacząca jest atakiem? Więc gdybyśmy popatrzyli szerzej, na cały miesiąc powiedzmy, no to takie coś zdarza się co tydzień. Dokładnie o tej samej porze, dokładnie o tej samej godzinie. I to, co wam powiem, no to dokładnie z tego samego adresu IP. A więc to nie jest atak, to jest tak zwane RPA, to nie tylko kraj w Afryce, to jest Robotic Process Automation. I co tydzień z tego samego adresu IP jesteśmy wywoływani na endpoint do logowania. I to jest, okazuje się, jeden z naszych klientów biznesowych, który co tydzień loguje się, ściąga faktury przez jakiegoś robota, wiecie, klikacza, no i koniec, i wychodzi. I tak co tydzień, prawda? Co ciekawe, mimo że robią to co tydzień, mimo że robi to automat, i tak mają login faile, więc i tak nam to wyzwalało alerting. No to ich poprosiliśmy, weźcie chociaż trochę te login faile, zlikwidujcie, jeżeli już musicie nas tak wołać. Ale teraz drugi atak. Widzicie, tutaj na poziomie 0 wyzerowałem, to jest poziom taki normalnego ruchu na endpointie do logowania. Widzicie, prawie płaski, wypłaszczyłem go. Natomiast tutaj widzimy, że jest jakiś skok w ruchu, dosyć duży, prawda? To jest, jeżeli tutaj normalny poziom jest na 0, tutaj 1,5 raza więcej. Zaczęliśmy się przyglądać, o co chodzi. Okazuje się, że to są wywołania naszego endpointu do logowania. Natomiast zobaczcie w polu email, no nie ma wartości. Nie ma wartości. W JSON-ie, w requestie nie ma wartości. Jest jakiś placeholder. Tutaj atakujący się później ogarnął, zrobił atak drugi raz, wywołał swoje skrypty drugi raz i tutaj już mu się zaczęły maile podstawiać z tej CSV-ki, prawda? No więc skutek tego ataku był taki, że byliśmy wywołani z 400 adresów IP, 16 tysięcy requestów, spośród których 11 tysięcy zatrzymane przez rate limiter, także dosyć sporo, mało rozproszony atak. W efekcie 5 tysięcy maili sprawdził, jedną próbę per konto i atak trwał 5 minut. No, liczbę złamanych kont nie będę wam mówił, natomiast no, nie są to nadal duże wartości, wszystkie konta szybko zabezpieczone przez nas. Drugi, jeszcze większy atak, w kształcie ślimaka, który w prawo idzie, albo gry o tron.
Więc tutaj chciałem go pokazać, dlatego że tutaj jest 1000 adresów IP i 100 tysięcy requestów. I zwróćcie uwagę, że z tych 100 tysięcy tylko 300 sztuk zostało zatrzymane przez rate limiting. A więc mamy 100 tysięcy, prawie 98 tysięcy maili, które zostały zaatakowane, atak trwał 2 godziny. A kolejny atak to jest już ten taki największy, jaki nam się zdarzył, powiem szczerze. Najdłuższy też, trwał 36 godzin. I tutaj pokusiłem się o taką dokładniejszą analizę. Na górze macie wolumen ruchu. Na dole różnymi kolorami są zaznaczone różne kraje, z których ruch pochodzi. Jak widzicie, tych krajów jest kilka. I teraz w momencie, jak atak się zaczynał, no to ten ruch z krajów był dosyć stabilny. Potem atak nabierał trochę szybkości, gdzieś tam jakiś kraj jeden zaczął szaleć. Nie wiem, co się działo, coś chyba podwójnie się załadowało atakującemu, czy potrójnie. No ale potem już patrzymy, przyszliśmy 8 do pracy, widzimy, że jest atak. Patrzymy, jaki jest skutek, ile złamanych kont. Zaczęliśmy zauważać, że jest ich dosyć sporo. Więc zaczęliśmy odcinać kraje, które się najbardziej udzielały. To były Tajlandia, Brazylia, Chiny, Indie. Widzicie, że te kolorki zaczęły spadać, no ale zaczęły pojawiać się w ich miejsce inne kolorki, więc ta sieć botnet jakby dostosowywała się do tego, że jest blokowana, wiedziała, że kraje są blokowane. Potem zaczęliśmy blokować kolejne kraje i jeszcze kolejne, aż w końcu dostaliśmy zgodę od biznesu, żeby nie blokować krajów, tylko whitelistować kraje, z których ruchu się spodziewamy. No więc wklepaliśmy te kraje, z którego ruchu się spodziewamy i zaczęliśmy je whitelistować i okazuje się, że z tych krajów whitelistowanych nadal część ataku przychodziła. Natomiast bardzo mała, ale szła i skończyła się dopiero tu. Więc tutaj mamy 5 tysięcy adresów IP, które nas atakowały i 2 miliony requestów prawie, co jest 1,4 miliona maili, które spróbowali, 37 godzin trwał atak. I teraz tak, jeżeli jako ciekawostkę powiem wam, że wszystkie te maile pochodziły z duńskich domen, z Danii po prostu. I na 1,5 miliona zaatakowanych maili i przy populacji Danii 6 milionów niecałe, to widzicie, to jest 1/4 populacji Danii zaatakowana. No? Czego się nauczyliśmy? Automatyzujmy reguły firewalla. Tak jak teraz mamy dwie reguły na firewallu. Regułę na czas pokoju i na czas wojny. Reguła na czas pokoju jest zatrybiona, gdy nie mamy ataku i ona ma jakiś tam podstawowy rate limiting. Natomiast reguła na czas wojny ma whitelistowanie krajów. Właśnie to znaczy, że puszczamy ruch tylko z krajów, z którego ruchu się spodziewamy i one się automatycznie włączają. Nasz alerting, nasza Grafana wywołuje znowu webhook na Lambdzie i nasza Lambda wgrywa, uruchamia regułę na load balancerze, która blokuje ruch. Teraz ten atak, czy to jest atak, czy to nie jest atak? No okazuje się, że znowu to kolorami są zaznaczone różne kraje, widać, że ruch pochodzi tylko z jednego kraju. No i ten kraj to jest taki, w którym akurat szła kampania marketingowa, więc ludzie zaczęli się logować, prawda? Więc nie każda zmiana w ruchu to jest atak. I teraz jeden z ciekawszych również ataków jest taki, że tutaj wybrałem dwa kraje. Na górnym wykresie macie niepoprawne próby logowania z tych dwóch krajów, zielonego i brązowego, na dole są poprawne próby logowania z tych, również z tych dwóch krajów. One były takie charakterystyczne, więc je tylko wybrałem. No i zobaczcie, że w trakcie przerwy w login failach mamy około 60 login sukcesów. Więc zaczęliśmy się temu przyglądać. Więc teraz pokażę wam wyniki tego przyglądania. Mamy 68 takich poprawnych prób zalogowania w tej przerwie. Przyjrzeliśmy się, że te wszystkie próby były tylko z jednego konta. Z jednego konta mail założony gdzieś tam w Szwajcarii, szyfrowane domeny mailowe, prawda? Ale my znamy ten adres e-mail i wiemy też, że konto zostało stworzone tu przed atakiem. Wiemy też, że nasz system wymaga rejestracji numeru telefonu, potwierdzenia go kodem SMS, więc mamy ten numer telefonu tej osoby, która się logowała. Wiemy, z jakiego kraju jest ten numer telefonu, wiemy, że ten kraj wymaga rejestracji prepaidów, więc teoretycznie wiemy, kto, na kogo ten prepaid jest zarejestrowany. Może to być zarejestrowanie na słupa nadal, natomiast tu mamy metody, żeby dojść do tego. Jeżeli chodzi o schowanie się za Cloudflare'em, no tutaj tak, no AWS też daje usługę typu wykrywanie ruchu z podejrzanych domen i mamy to włączone,
Natomiast blokowanie tego ruchu jest bardzo małe. Atakujący i botnet też wie, że on już jest odcięty i po prostu te boty, które atakują z odciętych adresów IP, po prostu no, nie są używane. Bardzo znikomy ruch jest blokowany tutaj przez AWS-a. No dobrze, i teraz w jaki sposób my się chronimy? Tutaj powoli już będę zmierzał do końca. Tutaj no nie będę tego wszystkiego wyliczał, natomiast to są te linie obrony, które my mamy, prawda? 2FA, obsługa incydentów, proces obsługi incydentów, blacklistowanie adresów IP, whitelistowanie, wymuszanie silnych haseł, recaptcha też, wykrywanie logowań z nowych urządzeń, to znaczy z nieznanych urządzeń, notyfikowanie klienta o tym, że ktoś próbował się zalogować, mu się nie udało, rate limiting, blokowanie kont po jakiejś tam liczbie prób faili, failowanych prób, no to wszystko się to u nas dzieje. Żadna z tych metod sama w sobie nie daje dobrego poziomu bezpieczeństwa. Nawet zastosowane wszystkie metody nie dają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, ale wystarczająco dobre. Jeżeli chodzi o weryfikację kont za pomocą jednego numeru, tak, jeden numer może być wpisany tylko do jednego konta. Czyja to jest odpowiedzialność? Teraz jesteśmy na DevSecOpsie, to jest modelowy przykład współpracy, wydaje mi się, takiej DevSecOpsowej. Natomiast dodałem jeszcze użytkowników jako odpowiedzialnych za swoje własne konta, prawda? Natomiast nie możemy od nich wymagać, że oni zabezpieczą swoje konta na tyle. Powinniśmy od nich wymagać, ale użytkownicy są najsłabszym elementem być może systemu. A więc tutaj współpraca deweloperów, security, opsów, czy supportu, czy monitoringu, to jest bardzo ważne. Prawda? No i w takich momentach, powiedziałbym, ataku właśnie poznajemy kulturę firmy, jak to wygląda, jak współpracują działy ze sobą. Ja tutaj myślę, że też dlatego dostałem zgodę na tą prezentację, dlatego że no to zadziałało naprawdę, nie? Tutaj w Circle K, że wspólnie walczyliśmy, próbowaliśmy zminimalizować skutki tego ataku. Gdybym miał coś radzić, no to podsumowując tylko, nie zwracajmy więcej danych na endpoint do logowania niż potrzeba. Uwaga na skutkach ubocznych, wysyłania maila, SMS-a do klienta, no bo tego nie chcemy. Monitoring przede wszystkim, observability. Musimy wiedzieć, co się dzieje w systemie. Musimy mieć możliwość zabezpieczenia kont użytkowników, które zostały złamane. Natomiast jeżeli chodzi już tak o prywatnie, no to na forum hodowców rzodkiewek, może nie warto logować się tam silnym hasłem. Może warto skorzystać, jeżeli mają login z Facebookiem czy z Googlem, to warto skorzystać. No i tu Wi-Fi oczywiście, to tego nie muszę mówić. I teraz pytanie, czy jesteśmy atakowani? Czy wiemy, czy jesteśmy atakowani? Bo być może jesteśmy atakowani, a może nie wiemy. Więc najważniejsze to wiedzieć. Po pierwsze, siądźcie jutro do swojego systemu, sprawdźcie, czy jesteście atakowani. Wy może jakieś security może wiecie, ale deweloperzy, powiem wam, trzeba im przypomnieć. No dobra, dziękuję bardzo. To wszystko, co ja miałem do powiedzenia. Chyba odpowiadałem na wszystkie pytania na bieżąco. Wydaje mi się, że nic nie przegapiłem. Natomiast jeżeli chodzi o wdrożenie chętnych wsparcie dla tokenów, no ilu będziemy mieli chętnych, nie? No bo wiecie, koszt implementacji versus zysk, ilu użytkowników z tego skorzysta, prawda? Ale ja myślę, że jeżeli no, SMS-y nie wystarczą, to pewnie będziemy jechać, będziemy kombinować dalej, aplikacje autoryzujące czy tokeny hardware'owe, prawda? No to trzeba pamiętać o użytkownikach, czy oni ogarniają. Jacek, dzięki. Wrzucam ci kolejne tutaj doprecyzowanie hardcore testing, ponieważ dopisał do końca, więc wyświetliłam. I jak jeszcze chcesz coś dodać do tego, to śmiało, jak nie, to wyświetlam ci kolejne pytanie, bo mimo że odpowiadałeś w trakcie, to cały czas się pojawiają. Tak, no tutaj zakładam, że to tylko chodzi o doprecyzowanie FIDO, prawda? No, więc na razie trzymamy się tego sposobu autoryzacji drugiego składnika SMS-em, no, ale no, obserwujemy, nie? Więc jak coś się będzie działo, to będziemy doimplementowywać. Dobra, tutaj komentarz, nie pytanie, że miło się słuchało, także dziękujemy, nie tylko ja, ale i uczestnicy. A tu już w tym momencie pytanie od Marcina. To jakie te mocne hasło robić, tak? Mocne przede wszystkim w każdym systemie inne, nie? Albo używaj logowania z Facebookiem, logowania z Googlem i to konto facebookowe czy googlowe zabezpiecz sobie 2FA-em.
to wtedy już to hasło ma mniejsze znaczenie. I tak jest hasło zapamiętane w przeglądarce. Nie? Więc te wszystkie reguły na siłę hasła no, mają sens. No, kwestia dobrze ich używać. Jak, wiecie, jest też artykuł czy research, który mówi o tym, że jeżeli jest wymagana literka i znak specjalny w haśle i duża litera i cyfra, no to przeważnie użytkownicy zrzucają swoje hasło z wielkiej litery, tak jak zdania, a kończą je na jeden wykrzyknik, prawda? Więc ta też wartość tej literki i cyferki i wykrzyknika w haśle ma mniejsze znaczenie. No, trzeba to tego z głową używać. Dobrze, pojawiły się tutaj kolejne rzeczy, natomiast myślę, że to jest bardzo interesujące. Tak, to a propos tego logowania z Googlem i z Facebookiem, mm-hmm. prawda? No tutaj mi chodzi o to, żeby używać jakby zaufanych prowajderów tożsamości, a nie niezaufanych. To znaczy jakaś stronka, jakiś escape room na przykład, to co spotkałem ostatnio, escape room, który ma własny mechanizm logowania, no, trochę bym się tam bał zostawiać swoje hasło i swojego maila, nie? Natomiast więc wolałbym jakiegoś innego, bardziej zaufanego, takiego prowajdera tożsamości, który daje mi trochę więcej gwarancji. Jestem spokojniejszy o swoje kredensy, ale wiadomo, no, każda usługa nie jest darmowa, to znaczy dajemy Google'owi swoje dane, Google wie, że loguje się na przykład do escape roomu, więc pewnie będę miał nowe reklamy escape roomów niedługo na mailu, ale no, to jest coś za coś. Dobra, tutaj dalej kontynuacja wypowiedzi hardcore testing, więc wrzucę, może chciałbyś jeszcze jakoś się odnieść. Łatwo dojechać klientami próbami logowań. Provider zablokuje mu konto i leży zalogowania we wszystkich powiązanych miejscach. Tak. Tak, no to jest podstawowy mechanizm. Provider nie ma tutaj za dużego wyboru tak naprawdę i mówię to jako provider tożsamości. Trzeba to konto po prostu użytkownikowi zblokować. Natomiast nawet będzie to zblokowane w taki sposób, że użytkownik powinien być w stanie sobie odblokować to konto. Jeżeli atakujący mu zablokował, to atakowany powinien móc sobie sam odblokować. Dostać coś na maila, dostać coś na SMS-a, jakiś link, cokolwiek, co pozwoli mu odblokować sobie to konto samodzielnie. To nie jest tak, że on jest zablokowany na amen. Tak my robimy. To znaczy użytkownik ma możliwość ustawienia sobie nowego hasła, zabezpieczenia konta na nowo. Dobra, i tu pojawiła się jeszcze opinia. Może chciałbyś do niej coś dopowiedzieć? Tak, centralizowanie. Tak, no, przy czym mówię też o obserwacjach, o tych realiach, jakie mamy. To znaczy, co z tego, że używam 5 prowajderów tożsamości, do każdego systemu loguję się oddzielnie, jak w każdym mam to samo hasło, prawda? Więc równie dobrze mogę użyć jednego prowajdera, w którym i tak mam to samo hasło, ale zabezpieczenie 2FA mi być może jest bardziej zaufane. Jakby tutaj no, wybór jest, należy do każdego użytkownika, prawda? Jasne. Słuchajcie, myślę, że to ostatnią rzecz, którą mogę wyświetlić, dosłownie ostatnia sekunda na to, żeby jeszcze ewentualnie zadać pytanie. Jacek tutaj dalej wypowiedzi hardcore testing i czekam, może jeszcze coś więcej się pojawi od kogoś z Was. Tak, jak wyblokuje nas Facebook albo Google, no generalnie każdy ma jakieś takie, wiecie, konto mailowe, na które spływają wszystkie inne usługi, jeżeli chodzi o na przykład reset hasła, więc do tego konta mailowego są podłączone inne usługi i jeżeli mam jakiś reset hasła, to spływają do tego konta. I to jest pewnie jedno z waszych najważniejszych kont w życiu, bo jak zapomnicie usługi, jak stracicie dostęp do tego konta, to nie będziecie mogli zresetować sobie hasła w innych, prawda? To jest jakiś wasz zapasowy adres e-mail, powiedzmy. Więc warto nie mieć takiego jednego punktu faila, żeby ewentualnie móc się zalogować do banku, jak stracicie na przykład dostęp do Gmaila albo jak stracicie dostęp do numeru karty SIM, prawda? Więc zawsze warto mieć skonfigurowane jakieś 2 ścieżki wyjścia. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, która się pojawiła, również od hardcore testing.
3 chodzi to usługi, chodzi o logowanie do Circle K'a innym providerem. Wiesz co, no tutaj gdzieś zawsze to security jest takie, że trzeba balansować user experience i security. I dużo naszych użytkowników chciałoby logować się Facebookiem do Circle K'a, do naszych usług. Po prostu, żeby nie tworzyć dodatkowego konta, więc to jest jakby perspektywa użytkowników. No. Czy oni sobie uświadamiają konsekwencje tego? No to już ciężko mi powiedzieć, pewnie częściowo nie. Więc logowanie się do nas innym providerem, nadal to by był jakiś federated login, to znaczy te konta byśmy łączyli, no ale taka możliwość wydaje mi się, że no, nie boli nas, prawda? Jeżeli to jest wygodne.